Aby ułatwić tworzenie grafik w sposób trochę bardziej precyzyjny, twórcy Inkscape'a udostępnili taką opcję, która się nazywa prowadnice. To takie linie, które działają trochę jak linijki i mogą one nam na przykład pozwolić podzielić sobie obszar na jakieś wybrane elementy, możemy sobie tutaj dodać jakieś marginesy, możemy sobie jakiś separator utworzyć na przykład, albo wyznaczyć jakiś obszar planszy, albo możemy na przykład też stworzyć sobie dzięki niemu w jakiś sposób takie elementy, które będziemy sobie tutaj porządkować na ekranie i one będą się ładnie do tego przyporządkowywać. Generalnie tych możliwości jest bardzo dużo i zasadniczo samo narzędzie jest dość proste, natomiast ma ono parę niuansów i warto sobie o nich powiedzieć. Powiemy sobie o tym wszystkim po kolei, a na koniec dla Ultrasu będzie jeszcze taki specjalny dodatek, ale to już taka dodatkowa rzecz, to nie będzie specjalnie funkcjonalne, ale sam fakt, że da się to zrobić, myślę, że będzie dość ciekawy. Ale po kolei. Usuwam wszystkie te obiekty, które tutaj mamy. Prowadnic to nie dotyczy, prowadnice usuwa się gdzie indziej, wchodzimy sobie w menu edycja i tutaj wybieramy sobie usuń wszystkie prowadnice. Prowadnice znikają, mamy czystą kartkę, no to możemy zacząć od początku. Jeżeli chcemy wrzucić na ekran taką prowadnicę, to wystarczy, że najedziemy sobie tutaj na tą górną albo na tą lewą linijkę, złapiemy, przytrzymamy i możemy wyciągnąć taką linijkę. Możemy tutaj też wyciągnąć takie dwie prowadnice pod kątem 45 stopni. No, prawie dobrze. Musi być jak najbardziej blisko tego rogu. Tutaj chyba również. Nie, tutaj już nie zadziała. Więc zadziała tylko w tym rogu tutaj, ale na linijce. Ok. Jeżeli chcemy takie prowadnice pousuwać, to najłatwiej po prostu je złapać i wyrzucić je poza ekran. Wtedy takie prowadnice nam poginą i zostaną tylko te, które nam nas interesują. Ja tutaj, żeby trochę oczyścić sytuację, ale żeby jedna nam została, pousuwam te wszystkie prowadnice za wyjątkiem jednej, na której będziemy pokazywać sobie, co się jeszcze tutaj z tymi prowadnicami da zrobić. Nie jest to specjalnie łatwe czasami kliknąć na taką prowadnicę, więc taki tip dodatkowy, jeżeli ja tutaj sobie najadę, to najłatwiej ją złapać wokół tego punktu właśnie. Ten punkt ogólnie określa nam współrzędny, w jakich ta prowadnica leży, ale nie tylko, on też określa nam takie miejsce przekształcenia. Jeżeli chcemy sobie zmienić kąt, pod którym ta prowadnica leży, no to wystarczy, że najedziemy sobie na tą linię, poczekamy, aż się zmieni łapka i kolor tej prowadnicy na czerwony, chyba że to zmienimy ustawienie. Teraz jeżeli wciśniemy klawisz Shift, no to kursor nam się zmieni i możemy sobie dowolnie tą prowadnicę przestawić. Ja teraz mogę nawet puścić klawisz Shift i nadal będę, póki trzymam myszką, kursorem ten wskaźnik, tak długo będę miał wpływ na to, jaki kąt ma ta prowadnica. Gdybym ją teraz puścił, to ona zostanie pod takim kątem, pod którym to się tutaj znalazło. Jeżeli chciałbym teraz, aby to było trochę bardziej równe, no to mogę wcisnąć teraz Ctrl, no i będę miał taki skok co 15 stopni. No i tak jak sobie teraz ustawię, puszczę, no to tak mamy. Kiedy klikniemy sobie na taką prowadnicę dwa razy, no to tutaj mamy szereg różnych ustawień, o których warto powiedzieć. Nie ma ich za wiele, powiem o wszystkim. Gdybym kliknął tutaj usuń, to po prostu zniknie nam prowadnica. Jeżeli kliknąłbym powiel, to stworzyłbym drugą sobie prowadnicę, co zresztą możemy zaraz zrobić. Jeżeli chodzi o te wymiary tutaj, to są właśnie współrzędne naszego środkowego punktu i kąt, pod jakim jest ta prowadnica. Możemy ją właśnie ustawić tutaj na 0 stopni. Jeżeli zrobimy OK, no to w tym momencie ona się ładnie wyprostuje. Jeżeli znowu kliknę dwa razy naszą prowadnicę, no to tutaj możemy na przykład stwierdzić, że ona ma być dokładnie w jakimś konkretnym położeniu. Wybierzemy na przykład 100 na 100 mm. Na milimetrów, no bo tutaj możemy jednostki sobie określić. Wybiorę sobie OK i ta prowadnica i jej punkt główny przesunie się właśnie tam, gdzie chcieliśmy, aby się znalazł. Możemy również zrobić inną rzecz. Możemy tutaj na przykład dopisać sobie plus 100 i tutaj plus 100. I tutaj również będzie w ten sposób Inkscape sobie to doliczy i kiedy zrobimy OK, to taki punkt się przesunie do momentu, gdzie mamy 200 na 200 mm, właśnie dlatego, że tak zarządziliśmy. Tutaj mamy jeszcze jedną opcję pod tytułem zmiana względna i zamiast dopisywać tam na końcu z plusem, to można tutaj po prostu wprowadzić ręcznie taką zmianę, że tutaj ma być 10, tutaj ma być 10, no i ten nasz punkt przesunie się o te 10 mm w jedną i w drugą stronę, czy w jednej i drugiej osi, no i w ten sposób przesunie nam się to o taki centymetr kwadratowy, że tak powiem. Tutaj mamy kilka jeszcze prostych innych funkcji. Jedna z nich to jest etykieta. Jeżeli ja tutaj piszę pozioma, no to po zatwierdzeniu tutaj nad tym punktem taka labelka, jak to się brzydko mówi, taka etykieta się pojawi. Jeżeli znowu kliknę dwa razy, to możemy sobie zmienić kolor tej prowadnicy, ale tylko tej, tak? Bo jeżeli ja teraz kliknę na tą prowadnicę, no jeszcze raz, kliknę na tą prowadnicę, wezmę powiel, stworzy mi się druga taka prowadnica, to jeżeli ja kliknę na jedną z nich, no to w tym momencie, jeżeli ja bym tutaj wziął sobie, zrobił, no nie, pionowa,
Tak. Tę pionową sobie zmienimy, żeby to było 90 stopni. To możemy jej również tutaj nadać kolor. Klikam na ten niebieski pasek, nadaję kolor na przykład zielony, zrobię wybierz. No i tutaj ta zmiana będzie miała do, czy zostanie w ten sposób zrobiona właśnie, że ta pionowa oś będzie zielona i będzie w tych punktach, które określiliśmy. Tutaj można jeszcze właściwie tylko zrobić jedną rzecz z tych funkcji, których nie pokazałem. Kliknąć sobie zablokowana. Kiedy ja to zatwierdzę, no to w tym momencie ten nasz punkt zmieni się w taki X i nie będziemy w żaden sposób w stanie tej naszej prowodnicy sobie tutaj zaznaczyć, nie będziemy w stanie nic z nią zrobić, w żaden sposób ją jej przemienić. Jedyny sposób, jaki ja znalazłem na to, aby taką prowodnicę przesunąć, jest zablokowanie i odblokowanie prowadnic. Wygląda to w ten sposób, że klikamy sobie w tę kłódeczkę, ona się w tym momencie zapina, no i wszystkie prowadnice zostają zapięte czy zablokowane. Jeżeli ja teraz rozepnę tę kłódkę, no to w tym momencie wszystkie prowodnice nam się uwalniają. Mówiąc szczerze, nie znalazłem opcji, aby taką pojedynczą sobie odblokować prowodnicę, ale jeżeli znacie taką funkcję, no to oczywiście dajcie koniecznie znać w komentarzach. Kolejną rzecz, jaką mamy związaną również z tymi prowadnicami, to jest możliwość, aby dodać takie prowadnice wokół strony. Czyli jeżeli ja tutaj sobie wejdę w edycję, kliknę utwórz prowadnicę wokół strony, no to Inkscape takie prowadnice nam tutaj ulokuje. Jeżeli ja sobie wejdę tutaj w edycję, to również można zablokować tutaj prowadnicę, można również usunąć te wszystkie prowadnice, z czego już korzystaliśmy. Natomiast możemy sobie wejść też do menu plik i tutaj wejść we właściwości dokumentu. Poza właściwościami dokumentu, czyli rozmiarem, jaki tutaj mamy, możemy również wejść sobie do zakładki prowadnice. No i tutaj między innymi będziemy mogli wyświetlić albo schować te prowadnice. To samo zresztą mamy tutaj w widoku, w menu widok, możemy sobie te prowadnice ukryć, natomiast one nie zostały usunięte, one zostały teraz ukryte, co możemy odmienić w ten sposób, że sobie znowu włączymy tą opcję. Przy okazji polecam skrót klawiszowy Shift i taka kreska pionowa. No, wygląda jak kreska, czyli jak pionowa prowadnica, więc łatwo jest zapamiętać ten skrót klawiszowy. Tutaj możemy oczywiście wszystkie zablokować i odblokować prowadnice, natomiast możemy również zmienić im kolor. Przy czym ten kolor będzie zmieniony tylko tym prowadnicom, którym tego koloru nie nadaliśmy, tak? Czyli jeżeli ja tutaj kliknę i sobie zmienię ten kolor na czerwony na przykład, no to w tym momencie zmienią mi się wszystkie prowadnice, których nie ruszaliśmy. Ta tutaj i ta były zmieniane, w związku z tym Inkscape tylko i wyłącznie tamtym innym i wszystkim nowym zmieni ten kolor na czerwony. Przewróćmy ten kolor z powrotem na niebieski, niech to będzie jakieś powiedzmy 206 i będzie ok, bo taki kolor, przywykłem do takiego koloru korzystać, więc sobie zmienię z powrotem. Tutaj mamy natomiast kolor czerwony, to jest ten kolor, który się pojawia, jeżeli ja sobie najadę na taką prowadnicę, no to w tym momencie Inkscape, żeby mi zasugerować, że właśnie ją wskazał, zmienia mi kolor na czerwony i ten kolor, gdybym chciał, mogę również zmienić, nie wiem, na zielony na przykład, wtedy nie będzie czerwonego, tylko zielony i będzie można sobie to jakby inaczej ustawić. Jeżeli chodzi o te opcje, no to tutaj można też usunąć i dodać prowadnicę wokół strony, ale to jest, jeżeli chodzi o ten widok, właściwie wszystko. Teraz mamy jeszcze kilka narzędzi, które są dość ciekawe. Pierwsze z tych narzędzi jest takie, takich dodatkowych poza samymi prowadnicami. Ja tutaj wezmę, usunę sobie te nasze prowadnice wszystkie, zamknę sobie ten widok i przejdziemy sobie do menu efekty. I tutaj w menu efekty w dokumencie mamy coś takiego jak kreator prowadnic. Kiedy sobie go wybierzemy, mamy takie trzy okienka. Nie będziemy sobie jakoś super dokładnie omawiać wszystkiego, co tutaj jest, ale najważniejsze sobie powiemy, tak? Możemy sobie zrobić taką jakby siatkę prowadnic. Tutaj mamy złoty podział albo trzecią zasadę, to jest chyba w ogóle jakieś złe tłumaczenie. Generalnie przy złotym podziale nam się stworzy jakiś taki złoty podział na środku. Natomiast jeżeli chcemy, co jest bardziej praktyczne, zrobić sobie taką siatkę właśnie z prowadnic, no to nie ma żadnego problemu, abyśmy sobie zrobili, nie wiem, 20 na 10 albo 20 na 15, jak zrobimy zastosuj, no to w tym momencie pojawi nam się taka siatka. Możemy stwierdzić, że ona jest na przykład za gęsta, no to wtedy, jeżeli byśmy sobie tutaj zmienili parametry i wygenerowali sobie jeszcze raz, to nam się te prowadnice dodadzą i zrobi nam się totalny chaos, więc aby tak się nie działo, możemy kliknąć usuń istniejące prowadnice, no i tutaj sobie zrobimy 10 na przykład na 7, po zastosowaniu pojawi nam się taka gruba siatka z tych prowadnic, no a te poprzednie zostały usunięte. Kolejna rzecz, jaką mamy tutaj, to są prowadnice ukośne, to są po prostu ukośne 4 prowadnice, możemy sobie zaznaczyć albo odznaczyć, które chcemy, po zastosowaniu po prostu one się pojawią tutaj na ekranie, o w ten sposób. No i teraz jeszcze jedna funkcja, jaką tutaj mamy,
to jest ta zakładka pod tytułem marginesy. No i tutaj możemy sobie dodać marginesy na przykład z góry, żeby to była tam, nie wiem, 1/10, z dołu, żeby to była 1/10, żeby to było z lewej strony, żeby to było, nie wiem, 1/3 tego dokumentu, a z prawej strony niech to będzie 1, nie wiem, tam powiedzmy też 8, tak? Jeżeli to sobie zrobimy i klikniemy zastosuj, no to pojawi nam się właśnie tutaj, te boki zostaną dorysowane, a reszta zostanie podzielona względem tego, co sobie tutaj ustawiliśmy. Dość przydatne narzędzie, jeżeli ktoś chciałby sobie właśnie taką siatkę zrobić, natomiast tutaj ja sobie tylko kliknę zastosuj, a dodam sobie przypadkiem jeszcze raz, chociaż mam kliknięte pominięcie duplikowanych prowadnic, więc nam się nie zduplikowały, jest wszystko w porządku. Kolejną rzecz, jaką mamy, to tutaj znowu potrzebujemy te prowadnice sobie usunąć, jest zamiana obiektu na prowadnicę. Wygląda to w ten sposób, że jeżeli ja sobie wezmę jakiś kształt, no nie wiem, niech to będzie na przykład siedmiokąt, tak, nie gwiazdka, tylko siedmiokąt, postawię sobie ten siedmiokąt tutaj, o, na ekranie, wybiorę sobie menu obiekt i tutaj wybiorę obiekt na prowadnicę, no to ten obiekt został zmieniony, o, w ten sposób. Nie do końca pewnie chcieliśmy to zrobić, natomiast to, co Inkscape zrobił podstawowo, to jest to, że wziął sobie ten obiekt tutaj, obrysował mu tą markizę, którą tutaj widać dookoła, albo jak to woli, obwiednie, no i tutaj postawił sobie takie prowadnice. Jeżeli jednak wejdziemy sobie tutaj w menu, czy w narzędzie węzłów, zmienimy sobie obiekt na węzły, albo moglibyśmy tutaj użyć tej samej opcji, no to jeżeli wejdziemy w menu obiekt i znowu użyjemy obiektów na prowadnicę, no to teraz już Inkscape zrobi nam tak, jak chcieliśmy, czyli każdy z tych boków zmienił nam na prowadnicę. Możemy zrobić nawet w ten sposób, że sobie powielimy taki obiekt, ja klikam Ctrl D, zmienimy mu kolor na inne, żeby się odznaczało, zmienimy sobie jego rozmiar, wejdziemy w menu obiekt i tutaj wybierzemy obiekt na prowadnicę, no i możemy sobie również takie prowadnice postawić i w tym momencie będziemy mieli jakiś taki kształt w środku, tak, wydzieloną taką przestrzeń z takimi fajnymi marginesami wewnątrz. Kolejną rzecz, jaką możemy sobie zrobić, no to jeszcze jest jedna sprawa, no bo jeżeli sobie wejdziemy tutaj w edycję, zadamy sobie pytanie, ok, proste odcinki zostały zmienione na prowadnice. A co się stanie, jeżeli będziemy mieli łuk? Zrobi się łukowa prowadnica? No to sprawdźmy, tak? Tutaj doświadczenie jest najważniejszą metodą badawczą. Powyginam sobie kilka tych łuków i zobaczymy, co się stanie z resztą, tak? Wchodzimy sobie w menu obiekt, tutaj wybieramy obiekt na prowadnicę i Inkscape zamienił nam tylko proste obiekty na prowadnicę, natomiast tam, gdzie w ogóle nie było prostego odcinka, no to Inkscape już w tym momencie nam to tego nie wygenerował, więc ja tutaj wycofuję zmiany, usunę nasz obiekt i przejdziemy do właściwie ostatniej funkcji, którą chciałem wam dzisiaj pokazać i to jest ten bonus, że tak powiem, dla tych, którzy mają ochotę na pewne funkcje, które może nie są super przydatne, ale są dość ciekawe, bo w ogóle da się je zrobić. Tak naprawdę był to właściwy powód, dla którego stworzyłem ten materiał, bo chciałem wam pokazać, że tak po prostu się da. Jeżeli wejdziemy sobie tutaj w narzędzie na przykład tekstowe, napiszemy sobie jakiś napis na przykład Inkscape, to możemy go tak jakby obrysować prowadnicami. Tylko że musimy uważać na kilka rzeczy. Jeżeli wejdziemy sobie teraz w edycję, wejdziemy sobie w ścieżkę, obiekt w ścieżkę, pojawi nam się coś takiego. Mało jest tu prostych obiektów, w związku z tym, czy prostych odcinków, w związku z tym, jeżeli wejdziemy sobie w menu obiekt, tutaj zmienimy sobie obiekty na prowadnicę, no to pojawi nam się coś takiego. W ogóle nie widać, że to jest napis, nie? Więc wycofujemy zmianę i robimy kolejną rzecz. Jeżeli sobie teraz to wszystko zaznaczymy, spróbujemy wyprostować te odcinki, zrobimy to, co robiliśmy przed chwilą, no to się okaże, że znowu nie wyszło do końca tak, jak chcieliśmy, ale tych prowadnic już jest więcej. No to już możemy sobie określić mniej więcej, że coś tam jest. Ale ja wam pokażę sztuczkę właściwą. Teraz, jeżeli chcemy sobie dodać tutaj więcej punktów, zrobić to w taki sposób, aby tych prowadnic było bardzo dużo, no to wejdziemy sobie w menu ścieżka, tutaj otworzymy sobie edytor efektów ścieżki i dodamy taki efekt, który się nazywa chropowatość. On spowoduje, że ten napis nam się troszkę powygina. Tutaj niestety Inkscape trochę przegina, jeżeli chodzi o to przemieszczenie, więc tutaj jest ten parametr bardzo duży. Ja tutaj sobie to zmienię na 0,2, żeby to było prawie równe, ale jednak, żeby te nierówności tutaj były. No i teraz, kiedy sobie zmienimy ten obiekt na ścieżki, no to tych punktów mamy znacznie, znacznie więcej. Pamiętamy jednak, że to muszą być proste odcinki, więc zaznaczamy sobie wszystko, wchodzimy sobie tutaj w to narzędzie węzłów i prostujemy wszystkie te odcinki konkretnie. No i teraz, jak sobie wejdziemy w menu obiekt i zmienimy obiekt w ścieżkę czy w prowadnicę, no to się okaże, że mamy taką plątaninę. Na początku wydaje się, że to chaos, ale kiedy się przyjrzymy, to się okaże, że faktycznie ten kształt liter widać. Jak mówiłem, nie jest to super funkcjonalne,
ale mimo wszystko efekt jest całkiem ciekawy i rzeczywiście jak się przyjrzeć, to napis Inkscape tutaj widać. No, z tą ciekawostką w takim razie na ten moment Was zostawiam, bo to już jest koniec tego materiału. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Wszystkie suby i wszystkie łapki w górę bardzo się mi przydadzą, a Wy przy okazji będziecie również dostawać takie materiały. No i będziecie przy okazji też wiedzieć o nowościach, jakie się pojawiają, a te materiały powinny się pojawić regularnie. Więc bardzo dziękuję za uwagę, no i zapraszam na kolejne materiały. Trzymajcie się!